Ty masz latać! Ej, teraz ja chcę. Ej, ja widzę przez ścianę. Siema, widzowie. Dzień dobry, widzowie. My zbliżamy się do manufaktury w Łodzi. Zabieramy was dzisiaj do eksperymentarium. Tutaj jest główny wejście do manufaktury. My jedziemy dalej. Tutaj jest hotel Andels. I zaraz w prawo za hotelem będzie wjazd na górę, na parking, na dachu. Tam przeważnie zawsze jest miejsce. Mam nadzieję, że dzisiaj też jakieś miejsce tam będzie. Okej, tu skręcamy w prawo. Po lewej jest ulica Gdańska. Skręcamy w prawo. I kierujemy się na parking. Tutaj jest takie rondo, często taksówki stąd odjeżdżają. I tutaj na górę. Tutaj Monika zawsze się boi podjechać. Ojej, spadnę. O, a tutaj to już jest w ogóle stromo. Patrzcie. Jesteśmy na dachu. Pod spodem są sklepy typu TK Maxx i Decathlon. I co? No i zaczynamy poszukiwanie miejsca. Dobra, samochód zaparkowany, idziemy. Zobacz, samochód na dachu. Już tam ludzie chodzą? Na dole? A to samochód. A ja myślałem, że on jest na tym. No, widzisz, z dołu inaczej to wygląda. Dobra, idziemy. Tutaj są, tu jest wyjście z tego parkingu. I tu są schody. I w połowie tych schodów są kibelki. Ktoś do kibelka potrzebuje? Nie. Ja potrzebuję. Dobra, jesteśmy na rynku manufaktury. Wydaje mi się, że tutaj, jak jest to wejście do kina, to po lewej stronie jest winda do eksperymentarium. Tutaj po prawej jest kino, tutaj po lewej są... Też książkę. Jest, eksperymentarium, czyli tą windą tam dojedziemy. Naciskaj, Kacper. Pierwsze piętro. No dobra, panie, zamykaj te drzwi. Dzięki. Dzięki, Darek. Wszystko fajnie, kurde, szkoda, że tylko zimno. Ta zima coś taka deszczowa dzisiaj. Dobra, wychodzimy na takim piętrze i idziemy tam. Po drodze mijamy Jazda Park. To są takie rzeczy jak nad morzem, nie? Różne gry, zabawy. I idziemy dalej. Już widać, tutaj jest eksperymentarium. Dobra, tu mamy wejście do eksperymentarium. I zobaczymy, jak to tam z biletami, ile to kosztuje. Dobra, kto pierwszy idzie? Razem. Nie, gęsiego trzeba iść. To co, ja pierwszy? Ja się kręci w głowie normalnie. I już, przeszliście. O, Kacper, pamiętasz to? Ja to oglądaliśmy, Kacper miał... Idź tam. O, dobra, ja usiądę. Siadaj ty, cwaniaku, siadaj ty. Coś się zmieniło od ostatniego czasu, jak byliśmy? Nie wiem. Co? Woda w wirującej kuli. Sobie tutaj trzymaj, a my idziemy zwiedzać dalej, dobra? Nie. Przyjdziemy, jak będziemy wychodzić. Umiesz to zrobić? Kołyska Newtona. Versus? Versus to jest, jak widzowie porównają film stary sprzed 3 lat, eksperymentarium, jak byłeś, a teraz. A ty kręcisz wodą. To jest pętla śmierci. No dobra. Wewnątrz kuli znajduje się gaz szlachetny pod obniżonym ciśnieniem. Wiesz, co się dzieje, jak dotykam? A to nie boli? No nie. No. Mam wcisnąć, no. Czy przetrzymać? Przetrzymać. To się kręci wtedy? Światłowód. Światło. No i to jest światłowód. To rodzaj kabla łącza służący do przesyłania cyfrowej informacji. W domu mamy światłowód, bo internet jest połączony. A co to jest? Takie duże klocki to są. Musicie zbudować. Poczekaj, tu jest jeden. Kształcie łuku, most. Tutaj jest jeden, to tutaj musi być dwa. Dobra, no to tak, jedna osoba przytrzymuje. Tak. Tak. No dobra, jakby nie było ułożone. No tutaj trochę wystaje. Można to poprawić. No z czego? Peryskop. Peryskop, który najczęściej kojarzy nam się z łodzią podwodną, jest jednym z najprostszych przyrządów optycznych. Składa się z dwóch płaskich zwierciadeł. Ej, ja widzę przez ścianę! A widzowie zobaczą, czy nie?
Mogę teraz ja. Czekaj! Teraz ja chcę. Odkryłaś tajemnicę. Piasek. Jest to kolorowy piasek, natka. To robak. Jest królik. Uważaj. Królik. Znaczy już wiemy, natka, jak to działa. Jak? Wkładasz, końca nie ma. Ty na tym filmie, jak byliśmy tutaj, jak byłeś malutki, to ty tu dosięgałeś na stojaka, nie musiałeś się schylać. Nie przykładaj, posłuchaj, co to tam gra? Co? Muchy? Muchy latają? Tutaj to jest jakiś muchy. A tu słychać coś? Ptoły. Muchy tu latają. Posłuchajcie. Co tutaj jest? Czy jest stół? Poczekaj! Jest stół! Jest! Dobra, macie swój stół! Kacper będzie miał głowę na talerzu. Siema widzowie! Jestem na obiedzie. Tak więc patrz w lustro i pisz swoje imię. Bardzo dobrze idzie. Gratuluję ci. Kiedy się nauczysz w końcu pisać? Ej, no ty, nie jest takie proste! No nie jest proste. Jesteś Kacper tam? Odwróć obrazek do siebie. Tak. Widzisz? Mhm. Dawaj, Freeza. To jest Freeze. Jest, siema Freeze. Teraz mamy ruletkę. Którą wytypowałaś? Ja 28. 28? No ciekawe. Czy się zatrzyma na siódemce? Byłaś blisko. Ale patrz tu. Widzisz siebie tu, tu, tu i wszędzie tam. No, no właśnie. Pamiętacie, jak byliśmy w tym, w Mandori chyba, był taki tunel. A tutaj ma chyba. Tutaj to jest okej w miarę. O, tutaj ty, duży jesteś. Tutaj jestem. Nie, tu masz nogi jakieś takie krótsze. No, mam nogi krótsze. A tutaj? Ja też... Ale tu masz wystawiać takie stówka. A tu dalej, Kacper, tutaj trzeba stanąć. Ta antena, jest druga tam. Dobra, ty tu przykładasz ucho, ja idę z Natką do tamtej anteny i będziemy gadać do Kacpra. Cześć Kacper, czy słyszysz nas? Słyszę. To teraz my ucho przedstawiamy. Hej. No teraz ja idę do Natki. Dobra, no. Słyszysz? Hej, tata. No, siema, siema. No, słyszysz mnie? Ale czary, co? A spoko, nagrywam sobie. Ej, to chyba najlepsze te anteny, nie? No? Magia taka. Odbija, ta czasza cała. Odbija dźwięki. Jedno jest tak ustawione, są naprzeciwko siebie i odbijają dźwięki. Kręć. On się rozpędza. Ja, widać. No kręć. Ej, ty, to widać. Biegną konie. Nie możesz tego dotknąć. Nie możesz dotknąć, musisz przejść do samego końca. Nie, od początku. No, nie są plastiku. Zmieszane, bio jest zmieszane. Tutaj są zmieszane, gdzie jest bio. Dobra, czyli to zmieszamy. A będziesz w domu też tak śmieci wyrzucał? No. Dopasujcie, ile dany śmieć się rozkłada czasu. Tutaj poprzyklejajcie, a tutaj zobaczymy później, czy dobrze odpowiedzieliście. Co, czy szkło będzie się rozkładało w ziemi przez 5 lat, czy przez ile? Dobra, mamy tutaj uprzyporządkowane. No i sprawdzamy odpowiedzi. Tutaj żywność. I teraz... Trafiłaś, nie? Tak, tak. Za co się iść? Trafiła! Dobra, nie zdradzamy tajemnicy. Przyjdźcie sobie sami i tutaj poprzyklejajcie. To trzeba rękę włożyć? No. Włożyłem rękę. I dotykam surykatkę. A to jakaś pająka. A tutaj co jest? Węża dotkniesz? Czujesz? Jakoś dotykałem węża. Ej, chyba go nie ma. Coś go urwało. Tam nie ma pająka. Nie dotknę pająka. O, tutaj jest jak serce bije, tak? Jak się śpi, jak się idzie, jak się biegnie i tak dalej. Kasper. Tu jest najwyższy człowiek świata i najniższy człowiek świata. O, wyższy jesteś, ale jeszcze ci do tego brakuje trochę. To co jest? To jak widzi mucha? Tak. Dobra. O mój Boże. Jak to widać, opis? Tak wszystko jest... Ale kolorowe czy nie? No, tak jakby... O, jest czerwone. To daj widzą, załóż. No ale Kacper, zobacz. Tak widać? Tak. Tato, daj nam już. Słuchaj. Nie, ja
tak na wszelki. Nie, tak na wszelki, tata, daj nam. Na wszelki wypadek. Ej, ty umiesz latać. Ty umiesz latać. Ej, teraz ja chcę. A, dwie nogi w górze ma Kacper. Tata powiedział tej dziewczynce, że jeżeli to co przyjdzie, bo to było jakieś takie, co nie? No. To dostanie od niego iPhone'a. Tak się skupiła i dała radę. No to też się skup, ale nie za bardzo, dobra? A, żeby nie wpadło do dziurek. No. I żeby tutaj dopiero wpadło. No, ciekawe, czy się uda. Udaje się, kurde, no. Przecież nie umawiałem na takie atrakcje. A już. Chyba zaraz przegra. Dziękujemy. Ja się boję. Alkogogle. No zakładaj. I później bierzesz piłkę i rzucasz do kosza. A tu? Jak? Pijany zając? Dziwnie. Ale jesteś wysoki. Ale ty jesteś wysoki. Nie wygląda. Dawaj Natka, tu jest linia. Przejdź po linię. A ja myślę, że jest stół. To jak mama na tym, na orkiestrze ostatnim. Uuu, panie. Teraz no, Kasper ma alkogoglach. Nie tak. Podglądaj. Ale nie. Patrz na linę. Ale tutaj są dwie linie. Jedna. Też widzisz dwie linie? Siema, widzowie. Jak ty wyglądasz? Kaj, pokaż swoje oczy. A nie widać, ale śmiesznie wyglądasz. Bo jesteś bardzo blisko, nie? Nie. Daleko. Mi się wydaje, że blisko. No mówię, jest wyżej. No widzisz? Yes. Normalnie mi się aż wymiotować chciało od razu. Siema. Ej, ja zrobię skółkę. Wiem. Naciśnij i puść przycisk. Poleciał. A wróci? Ej, się poleciał do dachu. Jezu, jak mnie na bok przechyla. Nie też. Ej, normalnie jak to się na bok prze... Dobra, żegnamy eksperymentarium. Ten plan jest zapisany? Tak, jestem zapisany do odbioru kurszki w szaszni. W eksperymentarium podobało się. Kasper, co ci się najbardziej podobało? Najbardziej podobało wejście. Ten tunel? No, ten kręcący się. I stół. I stół? Tobie też? Mi wszystko się podobało. Mi się najbardziej podobały te anteny satelitarne, te talerze. O, mi stół, anteny i no ten tunel. Boże, on był najgorszy. Dobra, tu na prawo nie patrzymy. Ja, to my kończymy wizytę w eksperymentarium. Zostawcie łapki do góry, subskrypcje, polecajcie, udostępniajcie, bajo.